Idziesz sobie do blacksmitha, weź enchant, rzucasz na przykład łuk, bierzesz sobie niebieską głowę, losujesz tak, żeby były trzy statystyki. O, tu akurat przed attack damage. Tym pierwszym losujesz jakby statystyki plus ilość slotów. Jak już masz trzy sloty, to teraz sobie losujesz tym. Bo to ci losuje tylko z statystyki, nie zmienia ci ilości slotów. Jak tutaj masz jakieś fajne trzy statystyki, to o, masz na przykład speed i masz dwie zakryte. To tutaj tą monetką taką możesz odkryć tę kolejną statystykę, czyli pyk, critical rate, pyk, hit rate. I ewentualnie teraz tym, rare upgrade essence, możesz ulepszyć do złotego. Czyli robisz pyk i to ci losuje, że możesz mieć tak tutaj 4, 5 albo 6 statystyk. I teraz jak chcesz sobie dalej losować, to albo losujesz tym, po prostu ci zmienia bez zmiany liczby slotów, albo możesz z powrotem do białego. Pyk, masz biały. Znowu niebieska, tak żeby były 3 statystyki. O, są 3. Speed, critical rate, pyk. Ten damage akurat słaby, więc losujemy dalej tym. Attack damage procentowy, fajnie. Dodajemy to, daje nam gear critical rate. Średnio, ale może być. Pyk, klikamy to, pyk. Mamy dodatkowe staty, takie jak dodatkowy physical damage. Mamy attack damage, physical damage, attack damage, czyli kozak bóg.